Sara, spójrz, co to jest. To Coca-Cola. Jedna butelka jest moja. Jakie to orzeźwiające. Dziwne, mój napój jest taki gęsty. Skończyłam. Emma, co się z tobą dzieje? Chyba wypiłam czekoladę zamiast coli. Czekoladę? Fajnie, ja też chcę trochę. To naprawdę czekolada. Oj, nie czuję się dobrze. Pomocy! Okej. Intuicja podpowiada mi, że czeka nas dużo czekolady. Miałaś rację. Mam czekoladowego burgera. Ja mam zwykłego, ale podoba mi się to. Po prostu nie próbowałaś mojego. Daj spokój, wolę klasykę. No i burger prawie się skończył. Zjadłam wspaniały posiłek. Ja też. Został jeszcze ostatni listek sałaty. Co zrobić z talerzami? Bingo! Dokończę sos. Po co się tak bawić, skoro można zjeść cały talerz? O, mam jeszcze widelec. Też jest z czekolady. Super! A co jeśli mój widelec też jest jadalny? Oj, chyba nie. Moje zęby. Ty biedaku. Nie martw się. Mam pomysł. Otwórz szeroko usta. Zaraz to naprawimy. Pudło. Nie szkodzi. To była rozgrzewka. Wszystko wydaje się być na swoim miejscu. No, mój uśmiech jest teraz idealny. Mówiłam ci, że to zadziała. Chipsy, nieźle. Brakuje tylko sosu. Dodam tabasco. Doskonałe połączenie. Ojej, to jest naprawdę ostre. A ja mam jakieś dziwne ziemniaki. Bingo! Myślę, że trzeba się nimi zająć. Co robisz, Emma? Za chwilę się przekonasz. Voilà! Czekoladowe frytki gotowe. Są takie świeże. Chcesz spróbować? Naprawdę smaczne! To nie wszystko. Pokażę ci jeszcze coś. Czekoladowe chipsy gotowe. Okazuje się, że z ziemniaków można zrobić tak wiele potraw. Super, jesteś urodzonym kucharzem. Uczcijmy twój sukces. Oj, robi się tu gorąco. Mówiłam ci, że tabasco jest za ostre. Dzięki, Emma, już mi lepiej. Zobaczmy, co jest pod pokrywkami. Wygląda jak żarówka. Chyba nie mogę jej spróbować. Ja też mam żarówkę. Tylko jest jakaś ciemna.
Ojej, to czekolada! A co jeśli moja też jest jadalna? Sara, promieniujesz światłem! Wow, to świetny sposób na oszczędzanie na prądzie! Może ja też tak mogę zrobić? Patrz i ucz się! A, zostałam porażona prądem! Przepraszam, nie chciałam. Podczas gdy ty dochodzisz do siebie, ja zjem czekoladę. Jestem pewna, że nie będziesz miała nic przeciwko. Tym razem to ja zaczynam. Wow, czekoladowe monety. Więc co ja mam? Ojej, ile pieniędzy! Jestem bogata! Moja czekolada jest zdecydowanie lepsza od twoich banknotów. Przekonamy się o tym. Za te pieniądze stać mnie na wszystko. Będę się w nich kąpać. Dobra, wystarczy tych marzeń. Przejdźmy do rzeczy. Nie są prawdziwe? Wygląda na to, że ktoś zbyt wcześnie się rozmarzył. O, chyba nadszedł czas, aby odnowić nasze fryzury. Chociaż nie, mój grzebień jest z czekolady. Więc go po prostu zjem. A ja co mam robić? Bingo! Dobra, ogarnę się i trochę podetnę włosy. Przytnę grzywkę. Sara, może wystarczy? O czym ty mówisz? Dopiero zaczęłam. Przy okazji tobie też mogę zrobić fryzurę. Nie, nie trzeba. Zaczynam. Jaki ładny kawałek sera. Zobaczmy, co ja mam. Hurra, znowu czekoladę. To dopiero szczęście. Co za aromat. Emma, może mnie poczęstujesz? Aj, to bolało. Nie pchaj rąk do cudzego jedzenia. Ale strasznie chcę coś zjeść. Bingo! I chyba wiem, jak to zrobić. Halo, proszę przyjeżdżać. Dokąd idziesz? To moje zamówienie. Daj mi je szybko. No, przywieźli. Cały talerz świeżego makaronu. Jedyne, czego brakuje, to sera. Ale zaraz to naprawię. Makaron? Niezły pomysł. W końcu mogę się najeść do syta. Ja też taki chcę. Dobra. Pozwolę ci powąchać. Ale sama to zjem. No i dobra. Dlaczego mam na sobie tę sukienkę? Chyba się domyślam. Nowe buty idealnie się z nią komponują. Więc je sobie noś, a ja będę jeść czekoladę. To najsmaczniejszy but na ziemi. Przymierze. Pasują świetnie.
Wyglądam jak prawdziwa księżniczka. Co ja widzę? To drugi pantofelek. Piękna pani, proszę, przymierz to. Jeśli pasuje, to jesteśmy dla siebie stworzeni. Daj mi rękę. Zabiorę cię do mojego królestwa. Ej, dokąd idziesz, Emma? W ogóle go nie znasz. Jestem taka szczęśliwa, że spotkałam mojego księcia. Nie masz pojęcia, jak ja się cieszę. Mam nadzieję, że jesteś pyszna. No w końcu udało mi się coś przekąsić. Spójrzcie, co jest przed nami. Tylko jeden czekoladowy batonik. Co za chciwi ludzie. Nieważne, jestem taka głodna. Otworzyła to zębami. Ostrożniej. Kiedy jestem głodna, nic mnie nie obchodzi. Trafiłaś we mnie. Może wystarczy? I tak nie mam humoru. O, wymyśliłam coś. Co ona robi? Właśnie to. Uważajcie, bo was też potnę. Taka duża i mocna piła poradzi sobie ze wszystkim. Tym bardziej z jakimś tam batonikiem. I znowu wszystko na nas leci. Mogłabyś trochę bardziej uważać. Co tam mówicie? Nic nie słyszę. Ojej, dlaczego jesteście tacy brudni? Nie wiem. Bo ktoś właśnie piłował czekoladę? Ej, nie chciałam. W końcu mogę zjeść mojego batonika. To jest takie dobre. Dobre? Super, bo ja mam jeszcze więcej Twixów. To jakaś magia. Ekstra. Dzięki, mam po prostu talent. Dobre, ale chcę coś fajniejszego. Tego właśnie potrzebuję. Dlaczego wszystkim we mnie rzucacie? Nie marudź. Lepiej patrz, jak to zwykłe mleko zamienia się w czekoladowe. Wow! Smakuje o wiele lepiej. Wow! Teraz jest czym popić te wszystkie czekoladki. Jestem taka głodna, że te czekoladki i mleko znikną w mgnieniu oka. A nie mówiłam? Hurra, no to moja kolej. Najpierw pozbyłem się opakowań. Od razu lepiej, a teraz potrzebuję odpowiedniego stroju i wszystkiego, co może się przydać podczas budowy. Nutella będzie moim materiałem mocującym. Jesteście gotowe, żeby zobaczyć najsmaczniejszy dom w swoim życiu? Dajcie mi trochę czasu, a przed wami będzie królował prawdziwy czekoladowy wieżowiec. Wow, masz ambitny plan. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Proszę bardzo, co sądzicie o moim arcydziele architektonicznym? Jedno można powiedzieć na pewno. Wygląda apetycznie. Co wy robicie? To bardzo kruchy dom. Aj! Ha? To wcale nie była nasza wina. Jak dobrze, że założyłem kask. Uratowało mnie to przed uderzeniem. Prawdziwy szczęściarz z ciebie. Zobaczcie, co mamy tym razem. Oko? I to tylko jedno? Zjem je w ten sposób. Masz pecha. Tylko jedno oko. Śmiej się, śmiej. Jesteś taka wredna. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Przestraszę cię. Ej, Emma, zobacz. Wypadło mi oko. Jest mi bez niego tak źle. A, zabierz to ode mnie. Ojej, Lola zjadła oko Austina. Co teraz będzie? Pomóżmy jej. Ja zaraz się uduszę. Jestem taka niewyspana. Najwyższy czas na filiżankę kawy. Co to? Ojej, w moim kubku jest to oko. Dowcip z oczami zawsze działa. No to czas zjeść w końcu moje oczko. Ja też umieram z głodu. Wow, to było szybkie. W takim razie ja też zacznę. Może się podzielisz? Zapomnij, sam sobie poradzę. Przynajmniej jednym oczkiem. Nie ma mowy. Ojej, chyba dostałem wysypki. Ciwusie, to za karę. Dokładnie. Sprawdźmy, co nas teraz czeka. Okay. O, chipsy, fajnie. Lola, spójrz na to maleństwo przede mną. Taka mała paczuszka? A w środku tylko jeden chips? Co mam z tym zrobić?
Nie mogę go nawet chwycić. What? Wiem. Aha. Potrzebuję tylko lupy i pensety, żeby móc zjeść swój kawałek. Austin, twoja kolej. Okej. Dobra. Tylko, że wieczko jest mocno zassane. Nie mogę tego otworzyć. Słabeusz, jak dziewczyna. Nie szkodzi, już wymyśliłem jeden sposób. To maleństwo uratuje mnie w każdej sytuacji. Jesteście gotowe, by to zobaczyć? No, chyba. No to patrzcie. Teraz pozostało tylko złapać chipsa. Udało mi się to. Dziewczyny, wiem, że jestem super. Tak, rzeczywiście. Pokonało cię opakowanie. No to teraz moja kolej, żeby to wszystko zjeść. Od dłuższego czasu mam ochotę na chipsy. Możesz być ostrożniejsza? To boli. Przepraszam. Aj, znowu ja? Jestem taka głodna, że nie mogę się zatrzymać. Lepiej założę kask. Aż mi się słabo zrobiło. Dajmy jej nauczkę. Dobra. Ojej. Austin, przybij piątkę. Załatwiliśmy ją. Dlaczego mi to zrobiliście? Wow, to Skittles. Tak, tylko jeden cukierek. Znowu nie masz szczęścia. My mamy więcej słodyczy. Nie szkodzi, znam magiczny sposób, żeby zamienić tego malucha w wielkiego cukierka. A nie mówiłam? Cukierek już nie jest taki malutki. Wow! Teraz to ogromny Skittles. Przynajmniej będę mogła się porządnie najeść. Jakie to jest pyszne. Austin, czas, żebyś i ty zaczął. Z chęcią. Swoje słodycze zjem w klasyczny sposób. Podrzucę je. Chyba coś poszło nie tak. Tak, to wygląda śmiesznie. Nic strasznego, moje oczy zauważyły całą masę innych cukierków. Tak, ale to moje cukierki, więc odejdź stąd. Teraz muszę wybrać odpowiedni kolor. Czerwony to nie to, żółty też nie, fioletowy też nie jest dobry. Jak dokonasz właściwego wyboru? Po co ci kapelusz? Magiczny kapelusz zawsze podpowie ci, co zrobić. No to otwieram. I mamy kolor, który zjem jako pierwszy. Zaczynam. Biorę więc talerz z żółtymi cukierkami. A potem wszystkie fioletowe. A potem wszystkie czerwone. Ciekawe, co kapelusz dla mnie przewidzi. Otwieram. Ojej, coś tu się świeci. Wow, ten kapelusz naprawdę jest magiczny. Skąd wiedział, że jestem głodny? Tu jest cała masa cukierków. Podziel się ze mną. I ze mną też. Jasne, trzymajcie. Skoro kapelusz jest taki hojny, to ja z chęcią was poczęstuję. Już nie mogę się doczekać. Patrzcie, to tabliczka czekolady. To nie byle jaka czekolada. To naprawdę dobra czekolada. I taka słodka. Ciekawe, co nas czeka. Ojej, cała masa czekolady, ale ekstra. Już nawet wymyśliłam sposób, jak ją zjeść. Nie ma to jak wielka miska roztopionej czekolady. Użyję do tego celu mikrofalówki. Wyszedł mi prawdziwy czekoladowy koktajl. Niesamowite. Mogę jednocześnie jeść i pić. To świetny pomysł. Zgadzam się. Tak, pomysł jest świetny. No to teraz ja. Gdzie jest moja czekolada? Wow, nigdy w życiu nie widziałem tyle czekolady naraz. Jak apetycznie to wygląda. Ale nie podoba mi się, że ta czekolada jest taka porozrzucana. Ułożę ją w równą wieżę. Tak jest lepiej. A do tego o wiele łatwiej mogę ją zjeść. Mam plan. Ojej, nie panuję nad swoimi palcami, które biegną prosto do czekoladowej wieży Austina. Och, jak to się stało? Dlaczego to zrobiłaś? Wszystko zniszczyłaś. Nie dramatyzuj, czekolada przecież nie zniknęła. Masz rację, częstujcie się. Dobra, zaczynamy. Mogliśmy się tak nie spieszyć. Jedna papryczka, jakoś to wytrzymam. Ja mam więcej i w dodatku nie lubię ostrych rzeczy. Ale ma... To straszne. Ja zacznę. Mam nadzieję, że makaron uratuje mnie przed ostrą papryką. Nie czuję się zbyt dobrze. Uważajcie! A jednak nie. Nie jest tak źle.
Te kluski są całkiem dobre. Austin, twoja kolej. Dobra. Może dla mnie papryczka też nie będzie taka ostra. O nie. Myślę, że jednak będzie. A, cały płonę. Austin, możesz być ostrożniejszy? Jesteś taki zabawny. Przynajmniej mi ulżyło. I zdejmijcie ze mnie ten głupi makaron. Emma, twoja kolej. Jesteś gotowa? Nie, i nigdy nie będę. Mam złe przeczucie. Miałam rację. To jest takie ostre. Zgaście mnie, ja płonę. Myślę, że trzeba jej pomóc. Dzięki, Austin. Bez ciebie poszłabym z dymem. Brokuły, ale dosyć małe, okej. Ja nie cierpię brokułów. Ale Emma wydaje się mieć najgorszego pecha ze wszystkich. Ja mam najwięcej brokułów i po prostu ich nie znoszę. Dobra, nie marudźcie, ja zaczynam. Nie mogę się doczekać, kiedy się z nim zmierzę. Wiem, tak będzie smaczniej i łatwiej. Bo ja po prostu kocham czekoladę. To wygląda naprawdę dobrze. Tak, bardzo apetycznie. Fu, ohyda. Muszę to szybko czymś zapić. Naprawdę jest tak źle? Już mi lepiej, ale to było po prostu obrzydliwe. Czyli teraz ja potrzebuję mojego kapelusza. Teraz muszę tylko wrzucić brokuły do kapelusza i zrobić czary-mary. Kilka zgrabnych ruchów i brokuły wyparowują jak gdyby nigdy nic. Ja też mam taką różdżkę. Hop! I brokuły wróciły. O nie, to obrzydliwe. Czyli jednak muszę je zjeść. Co za paskudztwo. Emma, tylko ty zostałaś. Dobra. Im szybciej zjem, tym szybciej będę miała to z głowy. Fu, boli nawet samo patrzenie na to. Zgadzam się. Emma, chyba troszkę zzieleniałaś. Wyglądam teraz jak jakiś goblin. Na dziś to wszystko. Czekajcie na nowe. Moje włosy układają się dziś wyjątkowo dobrze. O tak, wyglądam pięknie. Tak, trzymaj, Sara. Choć muszę przyznać, że końcówki wyglądają tak sobie. Chyba zrobię sobie kucyka. Stać! Jesteś moją zakładniczką. Tak lepiej. Ej, wypuść mnie! A teraz zaplotę warkocz. Ale ja nie chcę! Chcę na wolność! Elegancko. Możemy wyjść do ludzi. Mam już dość tego łupieżu. Tak mnie swędzi głowa. Zaraz zwariuję. Ej, koleś, uspokój się. Zaraz się przewrócimy. Uff, mieliśmy szczęście. Ile łupieżu, co za ohyda. Muszę natychmiast coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że ten szampon mi pomoże. Łupieżu, drżyj ze strachu. O nie, potop. Co za ulga. Moje włosy nareszcie są gęste i jedwabiste. A co najważniejsze, nie ma łupieżu. Mój makijaż jest dzisiaj wyjątkowo udany. O nie, pryszcz. Aż mnie ręce swędzą, muszę go wycisnąć.
stop! Nie powinnam tego robić. Chociaż czemu nie? Może jednak... Jestem gotowy! Niech zacznie się walka na śmierć i życie! No dawaj! Wyciskaj się! Co to jest? Masz! Proszę bardzo! O tak! Załatwiłem go! No, od razu lepiej. Ale tu pojawiła się jeszcze kupa pryszczy! O nie! Zaatakowały mnie! Ej, spadajcie stąd! O, mój ulubiony puder! Super! Zaraz zrobię się na bóstwo. Pomogę ci, Emmo. Dziękuję, na pewno wygląda świetnie. Co to jest? Zresztą, co za różnica? Najważniejsze, że jestem ślicznotką. Czas pójść na randkę. Potrzebujemy więcej pudru. Dużo więcej pudru. Ale po co? Po co sypać pudrem, gdzie popadnie? No, od razu lepiej. Gdzie jestem, ma? Cześć, Austin! Jestem tutaj. Jak dobrze cię widzieć. O, dzięki za zaproszenie. Każdy, kto tu przychodzi, zostaje zapudrowany. To bzdura, nieważne. No dobra, jak uważasz. Przytulmy się jeszcze raz. Wydaje mi się, że śmierdzi mi spod pachy. Mam pomysł. Potrzebuję dezodorantu. Mam nadzieję, że mi pomoże. Co się dzieje? Trzeba porządnie posmarować. Wow! Super! Ekstra! Po co to zrobiłeś? Tak, lubiłem swój zapach. Oh, baby. No cześć, laseczki. Może pogadamy? Co za sztywniak. Nie bądź śmieszny. Co to za zapach? Podoba mi się. Wąchajcie mnie, nie krępujcie się. Hej, przystojniaku, wracaj! Mam dziś ochotę na mocny makijaż. I wybieram ten kolor. A to mój ulubiony pędzelek. Uwielbiam masaż głowy. Nie przestawaj. O, cześć. Cześć, miło cię poznać. Jaki silny wiatr! Musiałam usunąć nadmiar cienia do powiek. Gotowe. Teraz tylko wyczyścić pędzelek. Łapy precz od mojej twarzy, przestań! Każda dziewczyna musi mieć perfumy. Co za aromat. Pachnie Francją. Swoją drogą, właśnie stamtąd przyjechałam. Jestem zachwycona. Chciałabym kąpać się w tym aromacie i ruszyć w tany. Hej, Ken, witaj. Ciao. Wejdź, Emmo. W końcu się spotkaliśmy, przystojniaku. Wyglądasz cudownie, aż mi dech zaparło. Uff, jak mi ciężko oddychać. Chyba muszę się rozpiąć.
Przepraszam, Emmo, nie słyszałem, co mówiłaś. Chce mi się kichać. Co się dzieje? Przeziębiłeś się? Oh, no! Sorki, coś mi się przypomniało. Muszę lecieć. Odeszła. Kiedy to się wreszcie skończy? Wybacz, Austin. Ktoś do mnie dzwoni. Zaraz wracam. To pilne. Dziwna sprawa. Dokąd ona idzie? Oj, chyba usta mi wyschły od gadania. Czy jest tu jakiś balsam do ust? Jest. Oto i ja. O nie, kto to jest? Nie chcę go całować. Pomocy! Ratunku! Emma, to nie tak, jak myślisz. Chciałem tylko nawilżyć usta. Ale już nie chcę. Wrzucę ten filmik do internetu. Co za zwariowany dzień. Ohyda. No niezła gra. Ale czegoś mi tu brakuje. Chipsy. O tak, świetny mecz. Co się dzieje? Dawaj, ciśniesz. Strzelim gola. Ale dobre chipsy. Przestań! Moje włosy! Nie! Co za tragedia! Nie wymyję tego! A co tam na innych kanałach? O, zostało trochę chipsów. O nie! Cała moja broda jest w okruchach. Pora na generalne porządki. Ojej, jakie tu jest wszystko zapuszczone. Zaczynajmy. Omal nie zapomniałyśmy o głowie. Uff, urobiłam się. Można ostrożniej, proszę. Dziękuję. No, wyglądam jak nowy. Okej. I to by było na tyle. Ostatni okruszek.